Powracamy do rozpatrzenia punktu 3 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Marka Plurę oraz przeprowadził dyskusję, w trakcie której zgłoszono poprawkę. W związku z tym Sejm ponownie skierował projekt ustawy do komisji w celu jej rozpatrzenia. Dodatkowe sprawozdanie zostało paniom i panom posłom doręczone w druku nr 478-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Marka Plurę.